22. Festiwal Kompozytorów Polskich imienia profesora Henryka Mikołaja Góreckiego w Bielsku-Białej rozpoczyna się 5, a skończy 7 października. 5 października o godzinie 18 w kościele świętego Andrzeja Boboli koncert, a w nim w programie Henryk Mikołaj Górecki, Sanctus Adalbertus, opus 71, wykonawcy orkiestra i chór Filharmonii Śląskiej imienia Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach. Soliści Joanna Woś, sopran, Mariusz Godlewski, baryton, przygotowanie chóru Jarosław Wolanin, dyrygent Mirosław Jacek Błaszczyk. 6 października o godzinie 11 w Domu Muzyki Bielskiego Centrum Kultury koncert dla dzieci i młodzieży. W programie Felix Nowowiejski, Symfonia Organowa, opus 9, Elenaj, Rota, Karol Szymanowski, Harnasie, fragmenty wykonawcy Bielska Orkiestra Festiwalowa, dyrygent Andrzej Kucybała, wykonawcy Wacław Golonka, organy Marcin Pokusa, śpiew Kazimierz Czapla, recytacja. 6 października o godzinie 18 w Domu Muzyki Bielskiego Centrum Kultury koncert, w którego programie Mikołaj Górecki, Orfeusz Eurydyka, Trio, Concerto i Symfonia. Wykonawcy: Orkiestra Auxo, Roman Widaszek, klarnet, Tadeusz Tomaszewski, żuk, Joanna Domańska, fortepian, dyrygent Marek Moś. 7 października o godzinie 18 w Domu Muzyki Bielskiego Centrum Kultury koncert, w którego programie będzie 140. rocznica urodzin Feliksa Nowowiejskiego, oratorium Quo Vadis, opus 30, do słów Henryka Sienkiewicza w adaptacji Antoniny Jungst w oryginalnej niemieckiej wersji językowej. Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, Górecki Chamber Hall, soliści Olga Rusin, sopran, Sebastian Szumski, baryton, Jacek Ozimkowski, bas, Arkadiusz Bialic, organy, dyrygent Piotr Sułkowski. 22. Festiwal Kompozytorów Polskich imienia profesora Henryka Mikołaja Góreckiego w Bielsku-Białej. Bilety już do nabycia.